Żal, że jednak nie ma tej opery w Pani życiu. To się jeszcze może wszystko zdarzyć, znając Panią, prawda? Jest Pani osobą w ogóle, która budzi emocje. Nikt nie jest letni. Albo Panią kochają, albo Pani nie znoszą. Dokładnie. A Panią uwielbiają wszyscy. Ja nie wiem, jak Pani ja to nie robi. Wiem, czy wszyscy, ale trochę ludzi mnie lubi. Nie, ale tak. Przekonałam się, kiedy mówiłam, że jestem zaproszona do tego programu. To co z Panią Małgosią Kownacką? Och, jaka ona miła, jaka ona kochana. Ja się dziwię, właśnie to jestem tak. Państwu mamy rozmawiać. Nie, ale proszę. Ja tego daru nie mam. Właśnie rzeczywiście albo mnie uwielbiają, albo nienawidzą. A jest Pani odnośnie... ciepłą, miłą osobą, mąż się uśmiecha promiennie. Ale trzeba mnie po prostu poznać bliżej może. I może mój temperament... Nie każdemu odpowiada, tak? Boją się Pani? może źle jest zrozumiany. A ja jestem spontaniczna, znaczy ja jestem naturalna, nie potrafię być inna i może to czasem takie budzi, może ludzie się mnie boją właśnie. Nie wiadomo. A jeżeli chodzi o operę, to ja na koncertach to śpiewam. To śpiewam nawet ostatnio 28 grudnia na takim koncercie. Byłam gościem takim specjalnym u Krzysztofa Krawczyka w Teatrze Muzycznym w Łodzi. No i tam dałam popis właśnie kilku kolęd. No i w ogóle właśnie kolędy. Tej zimy wykonywała Pani brawurowo kolędy. Oboje Państwo też można powiedzieć odnieśli sukces. Chociaż Pan się zżyma przed tym słowem. Tak. Dla mnie sukces to już, jeśli ktoś pracuje w swoim zawodzie w Szwecji, za granicą, bo w tej chwili konkurencja jest ogromna. Zawsze była konkurencja ogromna w krajach, w Skandynawii, szczególnie w Szwecji. Do Szwecji zjechali się muzycy z całego świata. Bardzo dobrzy muzycy i naprawdę, tak, to prawda. I naprawdę konkurencja była bardzo... I poziom jest bardzo wysoki. Poziom jest bardzo wysoki, a szczególnie ostatnio, dlatego że kiedyś więcej Polaków było, zatrudniali, jeśli chodzi o muzykę taneczną. W tej chwili są prawie same szwedzkie orkiestry, które tylko między sobą konkurują. Natomiast powstała... Czyli mieć pracę już jest sukcesem. Wielki sukces, tak, tak dzisiaj. Niektórzy tego nie doceniają, szukają, nie wiem, jakichś nowych dróg, gwiazdki z nieba pragną, zamiast cieszyć się tym, co tak, jest, prawda? Tak. I do przodu, jak w jednej z piosenek. Tak. I'm dreaming of the white Christmas. Just like the ones I used to know, when the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Dreaming of the white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright. And may all your Christmases be white. I'm dreaming of the white Christmas, just like the ones I used to know, when the tree tops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow.